Cześć! Dzisiaj Bóg przygotował mi niespodziankę, że mogę nagrywać tę Ewangelię naprzeciwko tego kościoła w środku pustyni Chile Atacama. Dlaczego niespodziankę? Bo raptem zrozumiałam, że poprzez właśnie ten budynek, poprzez właśnie ten obraz kościoła objawił mi znaczenie tej Ewangelii. Jak? Dlatego, że w kościele jesteśmy wszyscy niby jednym ciałem. Jesteśmy jednym ciałem Chrystusa. Jesteśmy, a jednocześnie każdy z nas inaczej widzi swoją drogę do Boga. Każdy może na swojej drodze zaangażowanej do Boga odkrywa nowe ścieżki. Coś dla niego jest na bardzo duże ma znaczenie. I teraz wyobraźmy sobie, że taki człowiek mówi: no, jak ja to powiem, to tamten się zdenerwuje, to ja już lepiej nic nie powiem i tylko będę przytakiwał. Drugi tak samo powie: nie, zachowujmy pokój i nic nie mówmy, to będzie wszystko pięknie i dobrze i będziemy wszyscy w pokoju. Ale czy o to chodzi? Jezus mówi: przyszedłem przynieść ogień na ziemi, pragnę, żeby już zapłonął. On pragnie, abyśmy nie bali się mówić o tych najważniejszych sprawach naszego serca, naszej relacji z Bogiem, która może mieć znaczenie na to, żeby Kościół się dalej rozwijał, żeby rósł, żeby się wzmacniał i żeby panowała w nim miłość. Jezus używa metafory rodziny, w której są tak silne relacje, wymienia te relacje jak między ojcem i synem, między matką i córką. No, nie można sobie wyobrazić chyba silniejszych relacji, może jeszcze męża, żony i tak dalej, tak? Czyli są najsilniejsze, najbardziej, a mówi o tym, że tutaj zapadnie jednak konflikt. Dlaczego? Dlatego, że Jezus przychodząc porusza takie rejony naszego serca, które wymagają odpowiedzi naszego serca na 100%, więc wymagają wyrażenia tego. No dobrze, wyrazimy i co? Będzie wojna? Tak, chodzi o to, żebyśmy się nauczyli wytrzymywać konflikty, a trudno je wytrzymać. I czasami człowiek mówi: nie, załagodźmy to. Ale nie, Jezus mówi: wytrzymajmy ten konflikt. Wytrzymajmy, nauczmy się wytrzymać, bo może wtedy się dowiemy, co dla mojego brata, siostry jest ważne w tym życiu. Co zostanie prawie, że wykrzyczone czasami, ale ja mogę się nauczyć wytrzymać to. Inna osoba też wytrzyma, żeby zrozumieć, co się dzieje w sercu drugiego. I poprzez to jesteśmy w stanie poznać się jeszcze lepiej i stworzyć jeszcze lepszą rodzinę, pełną miłości. I właśnie poprzez ten konflikt, wytrzymanie konfliktu, może się narodzić jeszcze silniejsza albo umocniona miłość. I wydaje mi się, że patrząc na ten Kościół, myślę o tym, że do tego Jezus nas zaprasza, żebyśmy się nie bali konfliktu i bycia szczerymi. Dzięki za uwagę.